Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiejszy fragment Ewangelii jest zawsze dla mnie potężnym wyrzutem sumienia. Wyrzutem sumienia, gdyż w kontekście dzisiejszego słowa robię sobie mocny rachunek sumienia. Czy nie jest w moim życiu tak, jak właśnie w Ewangelii, gdzie Jezus mówi, przechodził tamtędy pewien kapłan i minął go, minął człowieka, który był w potrzebie. Pamiętam, gdy będąc jeszcze wikariuszem na jednej z krakowskich parafii, pojechałem kiedyś rowerem na rynek i wracając obok kościoła świętego Piotra i Pawła spotkałem leżącego człowieka. Nie wiedziałem, czy nie żyje, czy zesłabł, czy po prostu jest pod wpływem alkoholu. I kiedy zbliżyłem się do niego sprawdzić puls, podbiegł do mnie też inny człowiek, okazało się, że jest lekarzem. Mówi, że wszystko z nim jest w porządku, usadziliśmy go, czy położyliśmy go na ławce, żeby sobie po prostu dospał. Było lato, nie groziło mu ani mróz, ani deszcz, bo pogoda była ładna. Ale kochani, usiadłem na ławce obok i obserwowałem nas, chrześcijan. Wielu ludzi przechodziło obok kościoła świętych apostołów Piotra i Pawła i pozdrawiało Pana Boga. Niektórzy klękali, niektórzy się żegnali, natomiast wszyscy minęli człowieka leżącego na ławce. Nawet nie sprawdzili pulsu. Czy my jako chrześcijanie nie jesteśmy owymi kapłanami z dzisiejszej Ewangelii, którzy czasami zobaczą i miną, i przejdą obok tego, kto potrzebuje?